Hej, z tej strony Axel, kanał Retroarchiwizacja. Proszę Państwa, przed Pyrkonem na jednym z infovlogów obiecywałem, że bardzo możliwe, że uda mi się spotkać z Energikiem na Pyrkonie i przeprowadzić taką krótką rozmowę do tej relacji z tego wydarzenia. Natomiast niestety tak wyszło, że ja na Pyrkonie mogłem być tylko przez jeden dzień, natomiast Energik był obecny w sobotę i niedzielę, no i w rzeczy samej po prostu minęliśmy się. Ponieważ jednak Energik dotrzymuje obietnic, to postanowił specjalnie dla moich i jego widzów opowiedzieć co nieco na temat wrażeń z Pyrkonu. Poprosiłem go również, aby zdradził nieco rąbka tajemnicy co do najbliższych odcinków Zagrajmy w Krapa i to było grane. Także proszę Państwa, przed Wami Energik! Jeśli chodzi o Pyrkon, Pyrkon z roku na rok jest coraz lepszy. Sam nie jeżdżę od samego początku, ale w tym roku był to mój trzeci Pyrkon i od pierwszego momentu, kiedy byłem pierwszy raz na tym konwencie 3 lata temu, od razu został moim ulubionym takim spędem, konwentem, spędem, jak to nazwać, gdzie spotykają się ludzie z całej Polski. Faktycznie Pyrkon ma coś takiego, że ma taki unikalny klimat. Ciężko powiedzieć, o co chodzi, czy to masa cosplayerów, czy to ogólnie całe wydarzenie, bo jest to, myślę, że wydarzenie, Pyrkon jest takim wydarzeniem, o którym jest głośno i sam z niecierpliwością zawsze czekam na kolejną edycję i zawsze, no tak jak mówię, jest to moje ulubione zbiegowisko, że tak powiem. Naprawdę dobrze się tam bawię. Niestety z roku na rok też coraz mniej na Pyrkonie oglądam. Po części dlatego, że mam coraz więcej spotkań, na których muszę gdzieś być, coś nagrać, z kimś porozmawiać. I jest to niestety też tutaj właśnie ta ciemna strona, że coraz mniej udaje mi się zobaczyć. Często potem na innych filmach, innych youtuberów, którzy tworzą relacje z tych właśnie wyjazdów, mogę sobie obejrzeć chociażby cosplaye czy inne fajne rzeczy, które tam były. Natomiast jeszcze tutaj się odniosę do tego cosplayu. Z roku na rok cosplay jest coraz lepszy. Muszę przyznać, że poziom aktualnie cosplayu w Polsce jest naprawdę bardzo wysoki i z roku na rok ten poziom rośnie i przyznam szczerze, że spacerując po Pyrkonie niesamowitą radość mi sprawiało oglądanie tych wszystkich przebierańców i doceniam bardzo, bo idzie mnóstwo pracy w te wszystkie kostiumy i wygląda to naprawdę fajnie. No i też pozytywnym aspektem jest to, że z roku na rok tych cosplayerów jest coraz więcej, także coraz więcej ludzi się w to bawi, coraz więcej ludzi chce się w to bawić i to jest też, wydaje mi się, dobre, bo wydaje mi się, że cosplay już tak wyrósł z takiego przeświadczenia, że jest to zabawa dla dzieci w przebierańców. Można zobaczyć osoby starsze, którzy też się przebierają za, niekoniecznie za postacie z gry czy z komiksów, ale po prostu się przebierają i to jest też pozytywne. Natomiast ten Pyrkon był naprawdę bardzo fajnym wydarzeniem i tak jak mówię, z roku na rok ta poprzeczka jest podnoszona. Ja aż po prostu strach pomyśleć, co będzie za rok. Tutaj też taka ciekawostka, jeszcze co roku planuję poprowadzić jakiś własny panel na Pyrkonie. Niestety co roku czasowo jakoś nie mam kiedy przygotować sobie tego. Może w przyszłym roku, jeżeli będziecie mnie dopingować, to może mam parę fajnych pomysłów na całkiem, myślę, zabawne panele. No i może w przyszłym roku się uda coś takiego zrobić. Także jeżeli nie byliście, zachęcam odwiedzić chociaż raz Pyrkon. Wierzcie mi, że złapiecie tego takiego bakcyla i potem będziecie chcieli tam co roku wracać. Jeśli chodzi o gry, to było grane, nie mam nigdy sprecyzowanego planu, w co będę grał. To wynika z tego raczej, w co mi się chce zagrać aktualnie. I nie mam planów na dalszą grę niż na kolejną, a i tak ta kolejna gra, która ma się pojawić, wynika raczej z potrzeby chwili. Siadam po prostu przy komputerze i stwierdzam, może bym zrobił odcinek o, nie wiem, o Day of the Tentacle, albo może bym zagrał sobie Full Throttle i wtedy taką recenzję nagrywam. Niemniej jednak na setny odcinek prosiłem moich widzów o wybranie gry, która miała się pojawić i chyba najwięcej głosów zebrało, znaczy chyba, na pewno za najwięcej głosów zebrała gra Lary i będzie to taki odcinek przekrojowy przez serię Lary od części pierwszej do części piątej albo szóstej, nie pamiętam ile mam w kolekcji, musiałem zobaczyć. I to jest gra, która
No, która wiem, że będzie, tak? Natomiast jeżeli chodzi o 99 odcinek, nie mam pojęcia. Pewnie zrobię coś polskiego, bo to jest dobry moment, żeby przedstawić jakąś fajną polską grę. Może AD2044 od Metropolis. To fajny tytuł i warto go przypomnieć graczom. Jeżeli chodzi o Zagrajmy w Krapa, to jest trochę tak jak z To było grane. Nie planuję, co będzie. Nie mam mam listę w ogóle gier, które są słabe i ja w momencie właściwie przed nagrywaniem, przed robieniem gameplayu dopiero w tą listę zaglądam i patrzę w co by można było zagrać i to jest też uzależnione od tego, ile mam czasu. Jeżeli zabieram się za to wcześniej, mogę sobie wybrać grę, której przejście zajmie mi troszkę więcej czasu. A jeżeli ten czas jest niewielki, tam powiedzmy parę dni, no to muszę wybrać grę, którą uda mi się w takim okresie zakończyć. Całe szczęście większość gier Zagrajmy w Krapa jest dosyć krótka, to nie są gry długie, ponieważ większość z nich to gry tak zwane budżetowe, więc tam nie było czasu ani pieniędzy, żeby zrobić jakieś długie produkcje. Ale są gry, które są długie, które są krapami, które są długie, na przykład Raven's Cry, którego co prawda nie posiadam, ale sporo osób się o to pytało. Natomiast to jest gra, nie jest gra, którą się skończy w 2 popołudnie, to jest gra, przy której trzeba przysiąść i tam te 40, 30 czy ile tam godzin trzeba ograć. Także to takie tego typu gry zawsze odkładam na bok i one czekają sobie gdzieś tam w kolejce. No i jak będę mam więcej czasu, zazwyczaj na przykład, nie wiem, jakieś święta, wakacje, to wtedy mogę sobie taką dłuższą grę ograć. Niemniej jednak, niestety z moim czasem aktualnie, paradoksalnie, im więcej tego czasu mam aktualnie, tym bardziej się kurczy i no raczej wygrywają cały czas te gry krótkie, które mogę skończyć w 2-3 dni i za długo w nich tam nie grzebać.